Czy można jednorazowo zamortyzować komputer o wartości 20 tysięcy złotych? Sprawdź, jak to zrobić. Dzisiaj mówimy więc o jednorazowej amortyzacji dla środków trwałych, których wartość przekracza 10 tysięcy złotych. Ten sposób amortyzacji będzie dotyczył zarówno nowych, jak i używanych środków trwałych. A mowa tutaj o jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis. Kto może więc korzystać z takiej amortyzacji? Taki przedsiębiorca, który w danym roku rozpoczął prowadzenie działalności albo jest tak zwanym małym podatnikiem. Mały podatnik to taka osoba, której przychód w poprzednim roku nie przekroczył 2 milionów euro. Czy ten rodzaj amortyzacji dotyczy dowolnego środka trwałego? Nie, dotyczy on tylko określonych środków trwałych i w taki sposób możemy rozliczyć środki trwałe z grupy 3 do 8 klasyfikacji środków trwałych. W grupie 7 co prawda mamy środki transportu, ale w ten sposób nie można jednorazowo zamortyzować samochodów osobowych. Taka jednorazowa amortyzacja ma jednak swoje limity, które teraz Ci pokażę. W skali roku w ten sposób możesz zamortyzować tylko środki trwałe do wartości 50 tysięcy euro i musisz uważać na to, żeby w ciągu 3 lat nie przekroczyć 200 tysięcy euro. Tę jednorazową amortyzację można też zastosować do takich środków trwałych, które były w budowie. Mam na imię Monika i mówię prosto o prowadzeniu działalności, dlatego zaobserwuj mój profil, jeśli chcesz wiedzieć więcej.